Stanisława Celińska swoją karierę zaczynała już w wieku 23 lat. Wtedy to zagrała w filmie Andrzeja Wajdy Krajobraz po bitwie. Produkcja przyniosła jej ogromną popularność, a jej kariera nabrała niebywałego rozpędu. Zaczęło się jej układać także prywatnie. Poślubiła aktora Andrzeja Mrowca, z którym doczekała się syna Mikołaja i córki Oli. Wydawało się, że niczego jej nie brakuje i czeka ją świetlana przyszłość. Niestety, w pewnym momencie nie udźwignęła sławy i gwiazdorskiego życia. Zaczęła coraz częściej zaglądać do kieliszka, a okazji ku temu nie brakowało. W pewnym momencie straciła kontrolę. Żeby sobie z tym poradzić, zaczęłam sięgać po alkohol. Pozwalał mi zapomnieć, że mam coraz więcej różnych spraw na głowie. Nim się spostrzegłam, byłam już na dnie, wyznała w książce Niejedno przeszłam. Jej kariera legła wówczas w gruzach, bo nie była w stanie wywiązywać się z zawodowych obowiązków. Reżyserzy przestali obsadzać ją w swoich filmach, co tylko spotęgowało jej problemy z nałogiem, który początkowo przynosił złudne ukojenie. W porę jednak przyszło otrzeźwienie i aktorka postanowiła zawalczyć o siebie. Pomocna okazała się modlitwa. Jednego dnia uznała, że przestaje pić i zaczęła prosić Boga, by pomógł jej wytrwać. Z osoby zdolnej, pięknej, która nie potrafiła tego uszanować i niszczyła dary Boże, stałam się szmatą, nikim. Ale nie byłam nikim w oczach Boga. Upadłam, lecz się podniosłam. Z nizin zaczęłam wołać do Boga, pomóż mi. Podnieś mnie. Sama nie dam rady. Tylko dzięki Tobie mogę zaistnieć. Zaczęłam się modlić i prosić, by Chrystus odjął ode mnie obłęd. Na nowo uwierzyłam, że Bóg istnieje, jest w stanie mi pomóc i mnie kocha. Głęboko zaufałam opatrzności, wyjawiła w rozmowie z serwisem deon.pl. Dziś jej kariera znów kwitnie. Artystka gra w nowych filmach i serialach, a także śpiewa. Jej płyty świetnie się sprzedają, a koncerty szybko wyprzedają.